Króciutko. Nie dzieliłam się tym w zeszłym tygodniu, a bardzo chciałam, nie wyszłam. 8 lat temu, jeszcze zanim weszliśmy tutaj do tego kościoła, jeszcze Artur z Agatą byli w Czarnym Kocie. Pamiętam ten raz, kiedy przyjechaliśmy przed wakacjami. Ja się dowiedziałam, że Kościół Mocy jest tutaj, w ogóle Ceruńscy są tutaj, no to przyjechaliśmy. I wtedy było... Artur wezwał, kto chce, żeby się o niego modlić. I ja wyszłam. Wyszłam z taką nadzieją i z takim pragnieniem, że teraz, po tym jak Artur położy na mnie ręce, a słuchałam już jego nauczeń, tak? To ja, jak pojadę na pewną akcję ewangelizacyjną w Lecie, to po prostu tam wszystko zmiotę, po prostu będę się nawracać ludzie na oczach, tak. I słuchajcie, wyszłam do tej modlitwy, Artur nałożył na mnie ręce, no tam nic nie poczułam, nie upadłam ani nic, ale to jest świadectwo o sile namaszczenia i o tym, co namaszczenie w ogóle robi w człowieku, nie? I pojechałam tam na to wydarzenie, wiecie, tygodniowe. Jechałam sobie, miałam dużo czasu, bo jechałam jako pasażer motocyklem ze Sławkiem przez całą drogę, tak się nakręcałam w ogóle, jak to ja będę ewangelizować. I słuchajcie, tam, będąc przez tydzień, nie doszło do żadnej głębokiej rozmowy. I ja nie wiedziałam, o co chodzi. Nie wiedziałam, o co chodzi, przecież ja powinna być jak przecinak. Za to widziałam bardzo wyraźnie podział między życiem a śmiercią. Widziałam, co nie przynosi życia, a to w ogóle to nasze działanie nie przynosiło życia. A był tam jeden ewangelista, który przyjechał tam w ogóle z objawieniem, z pewną rzeczą i ewangelizował i po prostu tam było życie, tak? I my żeśmy o niego nie zawalczyli, my jako wtedy tamta służba. I teraz co jest konkluzją? To zmieniło moje życie. To zmieniło moje życie nie tak, jak ja sobie myślałam. To wprowadziło mnie w prawdę i wprowadziło mnie w takie miejsce konfrontacji, decyzji, że ja chcę w ogóle wyjść z tamtego czegoś, tak? Co nie było żywe. I wejść rzeczywiście w życie. I teraz jak patrzę sobie na ludzi, którzy są tutaj w tym miejscu, rosną w prawdzie i idą sobie gdzieś na jakiś event, żeby ktoś położył na nich ręce, to myślę sobie, że to są nieświadomi ludzie, co w ogóle może zrobić w ogóle takie położenie rąk w ich życiu. Może przynieść zamieszanie. Może przynieść zamieszanie i podział, nie taki, jakbyście chcieli. Namaszczenie, które usłużyło mi w prawidłowy sposób, bo ja zobaczyłam życie i śmierć i wybrałam życie. I teraz nic mnie stąd nie wyciągnie. Absolutnie. Nie szukam już gdzie indziej, bo ja znam, gdzie płynie życie. Wiem, gdzie płynie życie i wiem, gdzie jest śmierć. I nie idę w miejsca śmierci. Amen.